Razem z nami jeden z bohaterów tego spotkania, Kuba Świerczok. Kuba, po pierwsze gratulacje tego hat-tricka. Ty jak zdobywasz bramki, to od razu 3. No tak, ale myślę, że to nie ma znaczenia, ile zdobywam bramek. Ważne, że wygrywamy i ważne, że je strzelam. Tak jak powiedziałem, było, minęło. No, teraz patrzymy już tylko na mecz z Podbeskidziem. Po spotkaniu z GKS-em Katowice było widać was taką sportową złość, ale dzisiaj udało się ją przekuć w zwycięstwo. No tak, szkoda, że nie wygraliśmy tamtego spotkania, ale szybko zapomnieliśmy o tym i tak jak mówiliśmy, koncentrowaliśmy się na dzisiejszym spotkaniu, udało się i teraz tylko patrzymy w przód. Od początku zagraliście bardzo mądrze, gdzieś blisko rywali, z pełną determinacją i to się opłaciło. No tak, wiedzieliśmy, o co gramy, wiedzieliśmy, że u siebie musimy zdobyć 3 punkty. Postawiliśmy sobie cel, że zagramy agresywnie i wysoko. Usiedliśmy na nich, fakt, że trochę w pierwszej połowie oddaliśmy im inicjatywę, ale z tego nic nie wynikało. Tak sobie założyliśmy i ten cel udało się zrealizować. Ważne zwycięstwo, tym bardziej, że graliśmy z bezpośrednim rywalem, no i dzięki tej wygranej odskoczyliśmy na kilka punktów od strefy spadkowej. No tak, dla nas każdy mecz jest ważny, nieważne, czy gramy z bezpośrednim rywalem o utrzymanie, czy z tymi zespołami, które są na górze. Dla nas bardzo ważne są punkty w każdym meczu i dzisiaj ten cel został zrealizowany. Ważne spotkanie także dla ciebie, 3 bramki. W tym ostatnim meczu tutaj na Stadionie Miejskim też były sytuacje, ale nic do siatki nie chciało wpaść, a dzisiaj skuteczność, można powiedzieć, stuprocentowa. No nie stuprocentowa, bo jeszcze miałem jedną sytuację i w pierwszej połowie miałem jedną, bo to nie były stuprocentowe sytuacje. Szkoda, że to nie wpadło, ale nie ma też co patrzeć na negatywne rzeczy. Koncentruję się również na tych pozytywach, 3 bramki. Cel na dzisiejsze spotkanie został osiągnięty i nic, tylko patrzymy na mecz z Podbeskidziem. Forbet Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem GKS-u Tychy.